Ala się nudzi. Chce się bawić ze swoją starszą siostrą. Ale wygląda na to, że ona ma inne plany. Nie, nawet poduszka gwiazdka nie pomoże. Pobawmy się razem! Chwileczkę. Kolejna klapa. Dalej, dalej. Dorwij go. Tato, poczytajmy. Aha, ale nie teraz. Biegnij szybciej. Podaj! Tata jest prawdziwym fanem piłki nożnej. Wow, co za ciekawa książka. Jak myślisz, jaką książkę czyta tata? Daj nam znać poniżej. Mamo, nikt nie chce się ze mną bawić. Nudzę się. Racja, tak, oczywiście. Mamo! Kochanie, czego chcesz? Mam ważne spotkanie. Na razie. Ach tak, skoro jesteście tacy zajęci, zobaczymy, co zrobicie. Wygląda na to, że Ala chce uciec. Wow, co to za miejsce? Niewiarygodne. To prawdziwy sekretny pokój. Ala postanowiła uczynić swój sekretny pokój wygodniejszym. Gdzie ona jest? Mamo, zostaw mnie w spokoju. Widziałaś Alę? Trwają poszukiwania Ali. Hej, gdzie ona jest? Ala! Nasza córka! Zniknęła! Nie przypominam sobie żadnej Ali. Dobrze, teraz pamiętasz? Aha! Nie, nadal nie wiem. Teraz kolej Ali, by ignorować rodzinę. Ala rozpakowuje rzeczy w swoim sekretnym pokoju. Wow, cały łańcuch światełek LEDowych! Może powinna zrobić z tego skakankę? To zły pomysł. Musi znaleźć inny sposób na jej wykorzystanie. Wow, jest tak kolorowo! Co powiesz na błyszczącą bransoletkę? Nie, lepiej udekorować ścianę. Fajnie! Modny, geometryczny wzór. Sekretny pokój Ali jest jasny i wygodny, a jej rodzice nie mają prądu. Wow! Światło wróciło! Tata myśli, że wykonuje dobrą robotę. Ale zaraz się rozczaruje. Co za porażka. Ala znalazła tyle fajnych rzeczy w sekretnym pokoju. Wow, ale ma teraz. Tylko musi go nadmuchać. Nie. Biedna Ala zaraz zwiędnie. A oto rozwiązanie problemu. Świetnie! Jest fajniejsze niż trampolina. Zaraz, coś tu jest nie tak. O, parasol! Zrobiła ładny baldachim. Czas odpocząć w sekretnym apartamencie dla VIP-ów. Tymczasem rodzina Ali wpada w panikę. Czy tata przypomniał sobie, gdzie jest córka? Nie, przypomniał sobie, że kwiaty trzeba podlewać. W samą porę. Ala bawi się ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi. Ach, kiedy jesteś spragniony, nie chce ci się bawić. Wow, cały kokos! Ala może z tego zrobić fajny koktajl. Ale najpierw musi go otworzyć. Pomoże w tym wiertarka. Świetna robota, Ala! Ups, wygląda na to, że kokos się zepsuł. Jeśli nie może go wypić, może go użyć jako lampę. Kolorowa kokosowa lampka nocna.
tata postanowił napić się mleka. Ale Alicja już tu jest. A nawet na zdjęciu. Gdy tata brał szklankę, mleko zniknęło. Okej, próba numer dwa. Hej, co się dzieje? Jeszcze jedna gra wchowanego. Ala dostała to, czego chciała. Ale gdzie kładzie przekąski? Czas ruszyć głową. Ciekawy pomysł na projekt. Jest stylowo i wygodnie. Wow, rodzice Ali postanowili spotkać się z detektywem. Prawdziwy profesjonalista na pewno pomoże. Na podstawie szkicu nie szukają dziewczyny, tylko potwora. Tak, jest podobna do tatusia. What? Oszalałeś? To nasze dziecko. To nie ona? Nie, ona tak wygląda. Proszę, znajdź ją. Nie martwcie się, zrobię to. Co? Starsza siostra na chwilę się rozproszyła. A jej kola zniknęła. Hej, co to ma być? Musi zabrać picie tacie. Co? Fuj, ale ciepła! Musi natychmiast znaleźć lodówkę. Och, mamy aż boli głowa od tych wszystkich problemów. Zimna kola to najlepsze lekarstwo. A oto Ala, złodziejka lodu. Czy mama ją znajdzie? Zbrodnia została rozwiązana. Hej, co się stało? Rodzice się kłócą, a Ala robi swoje przy lodówce. Gotowe! Tak w ogóle ma mnóstwo zabawek, które po prostu tam leżą. Czas to naprawić, gdy kola bierze lodową kąpiel. Świetnie! Gotowe! Ala postanowiła zrobić piękną pufę z toreb na ubrania. Ale musi wejść do pokoju, w którym jej starsza siostra jest smutna. Niewiarygodne! Odnaleziono zagubioną dziewczynę! Pewnie to sobie wyobraziła. Ala jest zadowolona ze swojej pracy. A rodzina wciąż próbuje dowiedzieć się, gdzie ona jest. Mówię wam, była tutaj! Cóż, tata myślał, że tańczy. Co za frajer! Niech go ktoś powstrzyma! Co? Potańcówka trwa. O, biedaczka przestraszyła się własnego cienia. Te kucyki wyglądają niechlujnie. Czas popracować nad wyglądem. Ale jak ona to zrobi bez toaletki? To takie proste. Potrafi zrobić coś fajnego ze zwykłego, pustego pudełka. Potrzebujemy tylko kleju i odrobiny kreatywności. Dodatki to też dobry pomysł. Oczywiście potrzebujemy lustra. Zacznijmy zabawę. Jesteś piękna. Szybko zrób selfie. Wow, zguba się znalazła. Oto ona. Za nią. Okazuje się, że tata chciał naładować swojego iPhone'a. Co? Tata znowu zawiódł.
Rodzina jest smutna bez Ali. I wygląda na to, że ona też za nimi tęskni. Czas opuścić sekretny pokój. Rodzinko, wróciłam! Rodzina jest wreszcie razem!